Dzień dobry, Maciek Dusza, Duszman, Stowarzyszenie Taka Riders. Proszę powiedzieć, jaką maszyną pan przyjechał? Słuchajcie, jedziemy no jedyną słuszną, Harley'em. Co to za maszyna, z którego roku, ile koni? No to jest 2018 rok, Electra Glide. O, tutaj taka niebiesko-srebrna. Tu nie liczą się konie, tu jest, liczy się to, żeby była wygodna w dalekie podróże, no i żeby zawsze była pełna benzyny. Dlaczego państwo zdecydowali się przyjechać dzisiaj do Wyświc? No generalnie łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli mamy tą tradycję świąt wielkanocnych, poświęcenie pokarmów, a że jest kawałek Kielc do Wiślicy, a tu jest też nasz przyjaciel ksiądz Sebastian, motocyklista. Postanowiliśmy go odwiedzić, połączyć, że tak powiem, tradycję świąt wielkanocnych z naszą pasją, z naszym jeżdżeniem motocyklem i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Ilu motocyklistów przyjechało? Na nas spod naszego stowarzyszenia z CK Riders, z klubu, przyjechało nas około 50 maszyn z Kielc. Tradycja od ilu lat? No generalnie od tylu, ile funkcjonuje nasze stowarzyszenie, czyli już od 13. I zawsze w Kielcach dzisiaj? Zawsze w Kielcach, najpierw w jednej parafii naturystycznej, potem w katedrze, a dzisiaj na zaproszenie jesteśmy w Wiślicy i pewnie nie ostatni raz. Czaja Dorota i to jest mój mąż, Czaja Jan. My jesteśmy z Kielc, z Radlina, za Kielcami jeszcze mieszkamy. To jest Honda Golding. Którego roku? 2004. Dlaczego tą maszyną? To jest państwa pasja, dlaczego państwo przyjechali? No bo to jest dla nas wygodny motor, po pierwsze. Po drugie, no jeździmy już od kilku ładnych lat. I dziadki to nam taki pasuje. Bo akurat w Kielcach nie było święto. Jeździmy co roku do Kielc, ale teraz no zorganizowana jest tu, no i dlatego przyjechaliśmy. Wiślica ważne miejsce dla was? Tak, no bo to jest takie no, święte trochę, nie? Bo stąd pielgrzymki wychodzą. No, nie byliśmy tu dużo razy, no ale jest ładnie. A proszę powiedzieć, poświęcenie połączone z pasją waszą. Tak, tak, no. Czekaliśmy na to. Każdy cały rok czeka, prawda? No. Dziękujemy bardzo. Nazywam się Artur Jedliński. Skąd pan przyjechał? Z Wolicy, pod Kielc. Czym? To właśnie Honda 650 NTV z dołączonym wózkiem. Z którego roku? To jest 1994 rok. Także trochę lat już ma, ale wiernie służy. Póki co. Dlaczego pan zdecydował się przyjechać do Wiślicy dzisiaj? Ze względu na tą całą uroczystość, jaka tutaj została zorganizowana, żeby też dzieciom zrobić frajdę, no i przy okazji poświęcić oczywiście pokarmy, zgodnie z tradycją. Zawsze pan uczestniczy właśnie w Wielką Sobotę, przyjeżdża pan motocyklem święcenia? Tak, tak, staram się. Dotychczas te imprezy odbywały się, czyli święcenie pokarmów takim motocyklowym odbywało się w Kielcach, pod katedrą, w tym roku jest w Wiślicy. O ile jest pogoda, to staram się uczestniczyć. A co dla pana znaczy uczestnictwo dzisiaj w Wielką Sobotę i jazda na motocyklu? Znaczy to jest głównie takie przeżycie świąteczne, tak? Połączone troszeczkę z pasją do motocykli. No i tym się głównie kierowałem, tak? Czyli radość wielka dzisiaj? Dokładnie, tak. Mimo takiej nie najlepszej pogody, to jednak człowiek ma serce gorące i cieszy się z tego, że może się po prostu wspólnie z innymi motocyklistami spotkać.